Wiemy, jak będzie wyglądała emerytura Edyty Górniak. Na ZUS nie ma co liczyć. Edyta Górniak twardo stąpa po ziemi i doskonale wie o tym, że musi dobrze zabezpieczyć swoją przyszłość. Choć gwieździe brakuje jeszcze 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, to już dokładnie zaplanowała, jak będzie wyglądać jesień jej życia. Diwa nie ma wątpliwości, że nie może liczyć na ZUS. Poznajcie szczegóły. Temat bardzo niskich emerytur najsłynniejszych polskich gwiazd budzi wyjątkowo skrajne reakcje społeczeństwa. Wielu artystów żali się, że stawki są wręcz głodowe i trudno byłoby im się utrzymać za tak małe pieniądze. Przypomnijmy, że ostatnio w kontrze stanął Zygmunt Hazier, który publicznie oświadczył, że artyści z głodowymi emeryturami sami są winni takiego stanu rzeczy. Edyta Górniak wciąż pozostaje aktywna zawodowo i najprawdopodobniej jeszcze długo nie zamierza przechodzić na emeryturę. Nie zmienia to jednak faktu, że już zdążyła dokładnie zaplanować, jak będzie wyglądała jesień jej życia. Chciałabym mieszkać na malutkiej wyspie i tam opiekować się zwierzętami, które będą mnie potrzebowały. Żyć bardzo organicznie, blisko ziemi, blisko Boga, natury, przyjaźnić się z różnymi stworzeniami. Doświadczać cudów, które dzieją się codziennie na naszych oczach, tylko ich nie zauważamy, powiedziała dziennikarzowi Faktu. Edyta Górniak nie ma też złudzeń, co do wysokości emerytury, jaką wyliczy jej ZUS. Diwa przyznaje, że od dawna zaczęła odkładać pieniądze, które zagwarantują jej spokojną starość. Staram się żyć tak, żebym nie musiała żyć z tej emerytury. Raczej trzeba się samemu zorganizować, podsumowała gwiazda. Diwa wyznała też, że chciałaby spędzić emeryturę w jak najbardziej naturalnych warunkach i chce osiągnąć zen. Jak już będę wiedziała, że nie mam siły na tę adrenalinę, to znajdę sobie takie miejsce. Chciałbym żyć z dala od sztucznej inteligencji, zadeklarowała. Przypomnijmy, że Edyta Górniak już mieszka w otoczeniu natury. Ponad 3 lata temu diwa wyprowadziła się do urokliwej miejscowości na Podhalu i osiedliła się w zjawiskowej i robiącej piorunujące wrażenie góralskiej chacie, która na pewno kosztowała fortunę.